Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój w swojej kilkuletniej historii nigdy nie było organizatorem tak znaczącej imprezy tanecznej, jaką są Mistrzostwa Europy International Dance Organization. Przez 5 dni w hali widowiskowo-sportowej Aqua Zdroju swoje umiejętności taneczne prezentowali najlepsi europejscy tancerze hip-hopu, breakdance'u i electric boogie. W sumie w związku z mistrzostwami do Wałbrzycha przyjechało blisko 3000 osób z 19 krajów. Bardzo baliśmy się tej imprezy, ale myślę, że wyszło dobrze. Uczestnicy są zadowoleni. Mam nadzieję, że jeszcze przed ostatnim dniem, ten mówię ostatnim, tak zostanie, że wrócą do swoich krajów, do swoich miast z dobrymi wspomnieniami z Wałbrzycha. Będą chcieli tutaj do nas wracać. Myślę, że zawiązały się tutaj też przyjaźnie, że będą wracali już też, żeby spotkać się ze swoimi przyjaciółmi z Wałbrzycha, z Polski. Myślę, że też duży wymiar gospodarczy, bo te osoby przez 5 dni tutaj były, mieszkały, jadły, kupowały w sklepach, także myślę, że też powinni być nasz wymiar gospodarczy i gastronomiczno, handlowy. Dla nich też to myślę, że ważne wydarzenie, ale przede wszystkim masa energii, masa radości, uśmiechu, takiego entuzjazmu, które mam nadzieję, że zarazi Wałbrzych i będziemy podobne wydarzenia gościli. Bardzo byśmy chcieli, żeby podobne wydarzenie odbywały się corocznie. Nie jest to łatwe, bo bardzo dużo miast w całej Europie, w świecie dąży do organizacji tego typu zawodów, bo jest to nie lada gratka, żeby właśnie przyjechało z całej Europy, z różnych krajów osoby, żeby właśnie nie promować tylko poprzez reklamę wykupowaną w telewizji, w internecie czy w gazetach, ale właśnie, żeby już móc pokazać się z dobrej strony, tak fizycznie, na miejscu, z dużej gościnności, pokazać swoje walory. Myślę, że uczestnicy tych zawodów mieli taką okazję i bardzo będzie im się podobał.
W Mistrzostwach Europy International Dance Organization wzięły udział reprezentacje m.in. z Austrii, Belgii, Białorusi, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Węgier, Norwegii, Macedonii, Mołdawii, Republiki Czeskiej, Polski, Ukrainy i Szwecji. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach – hip-hop, breakdance oraz electric boogie z podziałem na grupy wiekowe oraz zespoły i zawodników indywidualnych. Przygotowania do tej imprezy trwały 2 lata. Od momentu, kiedy otrzymaliśmy tę imprezę, wpierw pracowaliśmy nad koncepcją przeprowadzenia tej imprezy, nad koncepcją wystroju sali, nad koncepcją zabezpieczenia dróg dojazdowych. To nie jest tylko praca moja czy prezesa Gawlika, ale to jest praca wielu innych osób, które są w dzieniu. Policji, straży miejskiej, straży pożarnej, władz miasta oraz iluś pracowników zarówno ze strony Aquazdrój, jak i ze strony Klubu Tańca Sportowego Szkoły Tańca Jazd. Mogę powiedzieć, że logistyka przy tego typu imprezach jest rzeczą najbardziej istotną, dlatego że ona dopiero gwarantuje to, że wszyscy, którzy przyjeżdżają, czują się bezpiecznie, wiedzą kiedy, co i jak się odbywa, w jaki sposób się przygotowywać do imprezy, do swojego startu. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwało 9 oficjalnych sędziów oraz 10 sędziów ochotniczych. To oni także musieli wyłonić zwycięzców, a nie było to łatwe zadanie. To jest coś niesamowitego. Każdy, kto przychodzi i ogląda na żywo, ten poziom tańca, po prostu nie można powiedzieć, że tutaj ktoś słabo tańczy. Tutaj wszyscy tańczą bardzo dobrze. Niektórzy tańczą po prostu wspaniale. Tego się nie da opisać słowami, to naprawdę trzeba przyjść, zobaczyć. Poziom jest bardzo, ale to bardzo wysoki. Z roku na rok jest coraz wyższy, ale w tym roku naprawdę pokonaliśmy wszelkie możliwe granice umiejętności tancerzy. Mamy na mistrzostwach parę krajów, które się bardzo wyróżniają, między innymi Polska, ponieważ bardzo dużo razy słyszeliśmy już hymn narodowy naszego kraju. Mamy również Rosję i Słowenię, których też często hymny słyszymy na mistrzostwach.
Podczas gali mistrzów odbyły się występy finałowe w kategorii Production, Formation Hip Hop, a także Hip Hop Battles i Breakdance. Na widowni obecni byli natomiast przedstawiciele International Dance Organization, Polskiego Związku Tańca Freestyle'owego i Sport Dance oraz przedstawiciele władz miasta oraz zaproszeni goście. To był również najważniejszy dzień dla zawodników, bowiem to właśnie podczas gali nastąpiła dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach. National Anthem of Slovenia. Na wyniki uczestnicy Mistrzostw Europy mogli odpoczywać w strefie Fanzone, która z okazji imprezy powstała na terenie kompleksu AquaZdrój. Natomiast po zakończeniu mistrzostw dla tych wszystkich, którzy czuli niedosyt tańca, stara kopalnia przygotowała afterparty, które odbyło się na placu eventowym Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.